Dzisiaj w naszym studiu gościmy podporucznik Jagodę Kryger. Dzień dobry. Dzień dobry. Z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego stacjonującego obecnie w Lesznie. Jest to gość niebywały, ponieważ pani podporucznik wróciła z misji w Kosowie. Właśnie, jak to właściwie się stało, że wyjechała pani na misję do Kosowa? Nasz pułk, 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, wystawiał 35. zmianę misji w Kosowie. Dlatego dostałam propozycję wyjazdu i no, tak się stało, że akurat razem z całym pułkiem pojechaliśmy na pół roku do Kosowa. Była to dla pani ciężka decyzja, czy jednak przyszło od tak? To znaczy, każda decyzja musi być przemyślana. Jednak mam męża, mam rodzinę. To wszystko musiało tak naprawdę mieć całość, żeby poukładane wszystkie sprawy, żeby wyjechać ze spokojną głową. Ale uważam, że to jest chyba jedno z lepszych doświadczeń, które przeżyłam w swoim życiu takim zawodowym. Mówi pani, że ma rodzinę i tak dalej. To jakie były pani największe obawy przed wyjazdem? Bo wiadomo, to jest jednak niebezpieczeństwo. Można to znaczy, obawy... Ciężko mówić tu o obawach, bo tak naprawdę o tym się nie myśli, dopóki się nie jest na miejscu. Dopiero jak przychodzi tęsknota i jednak ta więź z rodziną gdzieś zostaje odłożona przez długie kilometry, to wtedy jednak człowiek czuje, że czegoś brakuje. Ale tak szczerze mówiąc, to największa taka tęsknota doskwiera człowiekowi, ale na szczęście żyjemy w XXI wieku, gdzie jest internet. Mamy portale społecznościowe, gdzie jednak rozmowa to nie jest już jak kiedyś przez listy. A będąc w Kosowie, to nie jest problem, żeby komunikować się przez internet z rodziną? Nie. Normalnie było podłączenie do internetu i każdego miesiąca miałam internet, więc mogłam zadzwonić tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy do rodziny, więc naprawdę pod tym względem wsparcie rodziny było dla mnie bardzo duże i wręcz najważniejsze. A jaki był charakter pani służby właściwie? Z czym pani się zajmowała? Misja w Kosowie jest misją stabilizacyjną, dlatego jakby mieliśmy pieczę nad tym, co tam się wszystko dzieje. Czyli generalnie po prostu trzymać rękę na pulsie, że dokładnie tak powiem. Dokładnie tak. Ale też jak to właściwie jest tam na bazie? Kobiet w wojsku jest bardzo mało. Jednak to dalej trochę dziwi, bo również przed nią teraz siedzi, wydawać by się mogło, delikatna kobieta tak naprawdę. A tu okazuje się, że to jest kobieta, która będąc w Kosowie na misji i tak dalej, wśród praktycznie samych mężczyzn, stoi z nimi na równi. Jak to wygląda? To jest tam równouprawnienie? Ile tam jest kobiet właściwie? Jak to znaczy, na bazie, w której ja stacjonowałam, było nas 4 i nikt nie patrzył. I tak naprawdę to nie jest tak, że stanowisko rozdziela się według płci. To stanowisko rozdziela się na żołnierzy. Więc nikt nie patrzył, czy ja jestem kobietą, czy nie. Nie ma taryfy ulgowej. Dlatego stanowisko po prostu, które dotrzymałam, mogło być równie dobrze dla mężczyzny. Dlatego to nie jest tak, że po prostu kobiet jest mało. Stoimy na równi i jesteśmy na równi z mężczyznami. Dlatego wykonujemy takie same obowiązki. Pani służba trwała 6 miesięcy. Tak. W tym czasie to środowisko, ci ludzie, którzy są na bazie, stają się takim hermetycznym środowiskiem, tworzą się jakieś grupki, czy to może po prostu jest coś na zasadzie stanowienia teamu? To znaczy, jeżeli chodzi o 6 miesięcy, buduje się niesamowita więź, bo jednak spędzamy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. Ludzie się poznają, nie ma miejsca na ukrywanie żadnych emocji. I naprawdę takie przyjaźnie, które się tam budują, w moim przypadku myślę, że będą na długie, długie lata, bo nawzajem dawaliśmy sobie wsparcie, bo to jest najważniejsze, zbudować taki team, żeby po prostu wykonywać zadania jak najlepiej i wspierać się nawzajem, szanować i żeby ta kooperacja taka między ludźmi była naprawdę na takim wysokim poziomie. 4 kobiety, też czasami mówi się, że najgorszym wrogiem dla kobiety czasami jednak była druga kobieta. Nie było żadnych sporów i tak dalej, to nie jest jednak ciężko wytrzymać?
Wydaje mi się, że mówi się, że faceci sobie dadzą po twarzy, a kobiety będą wywlekać całe życie brudy. Jak to znaczy, wygląda? Nie wydaje mi się, bo no, spory są takie jak między ludźmi i kobieta z mężczyzną może się pokłócić i kobieta z kobietą, ale... Ja oczywiście mówię o stereotypach, które nie... Właśnie, nie to są tylko stereotypy, naprawdę, bo taka jest prawda, że my trzymałyśmy się naprawdę bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że mam wsparcie w koleżankach zawsze i wiedziałam, że cokolwiek by się nie stało, one zawsze za mną staną murem. I ja dawałam to samo poczucie moim koleżankom, jak i kolegom, bo to nie jest kwestia taka, że tam kwestia jest dziewczyny, mężczyzny czy tam kobiety. Naprawdę wszyscy trzymaliśmy się w jednym teamie. Chcieliśmy, żeby między nami więź była taka racjonalna, taka niekoniecznie też służbowa, ale tak, żebyśmy nawzajem się wspierali, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Otóż nie, to nie jest tak, że jesteśmy w pracy, tylko jesteśmy przyjaciółmi, mamy jeden cel. To znaczy, w pracy jesteśmy, bo nie można powiedzieć, że nie. Wiadomo, że trzeba zachowywać wszystkie regulaminy, ale jest to taka troszkę inna praca, bo jednak jest się daleko od domu. Trzeba wiedzieć, że ma się zaufanie w tej drugiej osobie, że można na niej polegać i jeżeli tego by nie było, to nawet taka najprostsza praca by nie szła. Mhm. A taka jest prawda, że my mogliśmy na sobie polegać, dlatego wykonywaliśmy swoje zadania, myślę, że wzorowo i ze spokojem mogliśmy przekazać zmianę kolejnej zmianie, kolejnej jednostce i wrócić do domu. No to właśnie pięknie brzmi, szczerze mówiąc. Kosowo pod względem klimatu różni się od Polski. Jak wygląda adaptacja w takim miejscu? Czy są do tego przygotowania i tak właściwie jak w ogóle wygląda przygotowanie do całej takiej misji? Jak ono też długo trwa? Bo to znaczy, jeżeli chodzi o klimat, za bardzo się nie różni, bo jest zima, jest lato i jest okres przejściowy. Jeszcze tak. Poza studiem mówiła jej pani, że wtedy była zima stulecia podczas pani służby właśnie. No niestety dochodziło do minus 25 w nocy, ale naprawdę nie było to jakimś wielkim problemem, wielką przeszkodą, bo i było ogrzewanie, więc żadnego problemu nie było. A przygotowanie do misji trwało pół roku. Szkoliliśmy się w jednostce w Czerwieńsku, dlatego tam byliśmy oddelegowani praktycznie na pół roku i wszystko, od wiedzy ogólnej, poprzez wiedzę praktyczną, strzelania, rzut granatem. I tam się przez 6 miesięcy tam się cały czas jest, spanie i tak dalej, czy po prostu się przyjeżdża na jakiś czas? W większości przypadków tak. Mhm. Dlatego właśnie już wtedy zaczyna się takie budowanie takiej jednej zgranej jednostki, która wyjeżdża, jednej zmiany kontyngentu. I dowódca siedział właśnie w Lesznie, był oddelegowany tam na stałe i tak naprawdę szkolenie no, dało efekty, bo certyfikacja została przeprowadzona na najlepszą ocenę, więc później pojechaliśmy z takim już spokojem, że jesteśmy do tego przygotowani. Po misji wraca pani do Polski i nagle spotyka tak jakby panią spokojne życie, na pewno nie takie cały z ręką na pulsie. Trudno się tego przyzwyczaić? Nie, wręcz bardzo łatwo. Taka jest prawda, że jak się wraca do domu, to można tak troszkę sobie odetchnąć. Jednak widzi się już swoje najbliższe twarze. Jednak no, dom to jest takie miejsce, do którego zawsze wracamy. To jest takie najważniejsze dla nas miejsce, dlatego każdy powrót do domu jest takim czymś no, podniosłym. Na początku rozmowy powiedziała pani, że właśnie misja w Kosowie była taką jakby przygodą życia. Dlaczego? Z jakiego względu planuje może jeszcze pani takie wyjazdy, czy nie? To znaczy, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, wcześniej już byłam też jeszcze za czasów, jak byłam podchorążą na szkole oficerskiej, byłam we Francji i w Gujanie Francuskiej na szkoleniu w dżungli. Dlatego tak to był kolejny wyjazd, na którym mogłam sprawdzić swoje umiejętności, swoje doświadczenie, które nabyłam teraz będąc dowódcą plutonu. I tak naprawdę każdy wyjazd jest inny. Każda misja jest inna. W moim przypadku dało mi to niezwykłe doświadczenie. Tak naprawdę podwyższyłam umiejętność języka angielskiego, bo pracowałam w sztabie amerykańskim. Dlatego no, to są rzeczy, których się nie nabędzie tak, po prostu pracując w Polsce. Trzeba wyjechać, a myślę, że takie doświadczenie dla młodego oficera jest niebywale ważne. Tym bardziej, że za punkt jakby też priorytetowy obrałam sobie podwyższenie sprawności fizycznej.
Brałam udział w duńskich marszach na 25 km z obciążeniem 10 kg. Raz udało. To jest duński marsz? To jest marsz, Dankan, który jest na odległości 25 km i obciążeniu 10 kg na plecach, normalnie w mundurze. Raz udało mi się zostać drugą. Były dwie Polki na podium. No proszę. Więc naprawdę bardzo fajny, bardzo wyczerpujący marsz. Również byłam na marszu, niemieckim marszu górskim Edelweiss. To jest 20 mniej więcej kilometrów w górach na 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Lubi Pani wyzwania, niewątpliwie. Lubię stawiać sobie poprzeczkę i do niej dążyć. A postawiła to już sobie Pani poprzeczkę dosyć wysoko, idąc do wojska. Jak to się w ogóle stało? Pani przygoda z wojskiem, jak się zaczęła? Zaczęła się 8 lat temu, jak poszłam... Stosunkowo niedawno, jakby nie patrzę. Stosunkowo niedawno, bo zaczęłam Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To było Pani marzenie z dzieciństwa? To znaczy, na życie? Może nie marzenie, to było jakby, zostałam zawsze wychowana w takim duchu patriotycznym i tak naprawdę bardzo lubię funkcjonować w grupie, bardzo lubię współpracować z ludźmi i zawsze stawiam sobie wyzwania i tak naprawdę wydawało mi się, że to będzie coś dla mnie. I tak też się stało, ponieważ poszłam do wojska w 2009 roku. I po 5 latach, kończąc szkołę, byłam wiceprymusem, dlatego gdzieś kolejna poprzeczka została zdobyta. I mogłam wybrać jednostkę, wybrałam 4. pułk w obiekcie Leszno i zostałam dowódcą plutonu. I dziś, będąc tu, gdzie Pani jest, po misji w Kosowie, z tytułem podporucznika, po 8 lat służby, czuje Pani, że to jest to właśnie? To znaczy, jest to, co Pani chce robić to jest to, co chcę robić w życiu. To jest moje życie. Jestem niesamowicie dumna, że jestem żołnierzem, że jestem oficerem, więc nigdy nie zamieniłabym tego na nic innego. Nigdy. I tym właśnie optymistycznym zdaniem, myślę, stwierdzeniem warto chyba jednak zakończyć tę rozmowę, ponieważ jednak widać, że kobieta w wojsku jednak jest... To nie jest już co jest niespotykane i po prostu warto dążyć do swoich marzeń, mimo wszystko, choćby nie wiadomo, tak już Pani poza studiem mówiła, że czasami jeszcze to się tak ludzie pytają, co kobieta robi w wojsku, jak widać może bardzo dużo i naprawdę dziękuję bardzo za tą inspirującą rozmowę. Dziękuję.